O mój Boże, strasznie, strasznie, strasznie. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walibura. Ręka w górę, kto z Was ma straszne doświadczenia z teatru dla młodzieży? Mam wrażenie, że zazwyczaj wygląda to tak. Do teatru idzie się, bo jest akurat szkolna wycieczka. Wszyscy woleliby pójść do kina, ale że akurat nie ma żadnej produkcji patriotycznej, no to od czasu do czasu można też pójść do teatru. Wszyscy oczywiście muszą się ładnie ubrać, muszą się dobrze zachowywać, no bo teatr to jest świątynia sztuki, więc uczniowie i uczennice muszą jakby zachowywać się stosownie do rangi tego miejsca. No i jakby ogląda się jakieś przedstawienie. I tutaj chyba wybiera się zazwyczaj według dwóch kluczy. Albo to jest spektakl, który powstał w oparciu o tekst lektury szkolnej. I tutaj najczęściej chyba dramaty romantyczne bądź dramaty antyczne są takie mile widziane w szkole. Albo jest to tak zwany teatr dla młodzieży, zakładając, że taki teatr w ogóle jest tworzony w danym regionie i że szkoła o tym spektaklu wie. Rozmowa o takich przedstawieniach bardzo często spada na nauczycieli języka polskiego, którzy bardzo często nie mają kompetencji do analizy przedstawienia teatralnego, no bo skąd mieliby mieć? Są specjalistami od literatury i mają uczyć rozumienia tekstów. Rozumienie tekstów niekoniecznie przekłada się na rozumienie teatru. Uczniom z kolei bardzo często brakuje punktu odniesienia, bo na przykład widzieli jeszcze mało teatru i niekoniecznie mają narzędzia do poradzenia sobie z tym, co zobaczyli. No i tak to funkcjonuje od lat. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze są też wspaniali nauczyciele, którzy potrafią rozmawiać o teatrze i są też wspaniałe teatry, które potrafią robić dobry teatr dla młodzieży. I właśnie o tych próbach robienia teatru dla nastoletniego widza będziemy dzisiaj rozmawiać. Mamy świadomość, że nie będziemy w stanie o wszystkim opowiedzieć i że dopiero zaczynamy ten temat. Pewnie będziemy do niego jeszcze wracać. I chciałam zacząć od pytania do ciebie, Kasiu. Jakie ty masz wspomnienia z teatru dla młodzieży? To ja może opowiem o teatrze dla takiej młodszej młodzieży. Do nas do szkoły często przyjeżdżały takie grupy, nazwałabym to parateatralne, które pokazywały spektakle na szkolnej auli. I ja pamiętam, że to był koniec lat 90. Ja wtedy miałam jakieś 9-8 lat. Byłam taką grzeczną Kasią w warkoczykach i siedząc razem z moimi innymi grzecznymi koleżankami w warkoczykach, oglądałyśmy masę spektakli przeciwko braniu narkotyków. I oglądałyśmy to naprawdę ciągle. Fabuła zawsze była podobna, to znaczy jakieś nastolatki chciały spróbować dla zabawy. No i wiadomo, że jak próbują dla zabawy, to chwilę później już wbijają sobie heroinę do żelnia. Zazwyczaj jedna osoba ginęła. Ktoś miał AIDS obowiązkowo, bo to też był ważny temat w latach 90. No i jedna osoba pod wpływem tych wydarzeń i wypadków decydowała się wyjść z nałogu, co było oczywiście super trudną drogą przez mękę. I szczerze mówiąc, myślę, że my w ogóle dowiedziałyśmy się o tym, że istnieje coś takiego jak narkotyki, siedząc w tej auli. No bo wcześniej też nie miałyśmy pojęcia, jednak pod naszą szkołą nie stali dilerzy. I zastanawiam się w ogóle, skąd pomysł, żeby tak małym dzieciom pokazywać tyle spektakli o rzeczach, które kompletnie nie obchodzą. Ja oczywiście od razu wyobrażam sobie, jak ty w latach 90. przychodzisz do komputera, podpinasz kabel od internetu, bo wtedy tylko tak można się było dostać do internetu i zaczynasz googlować, co to jest heroina, wcześniej zamykając wszystkie zakładki ze stronami pornograficznymi, bo też tak początki internetu tak wyglądały, przynajmniej ja to tak pamiętam, że nieważne co się kliknęło, zawsze wyskakiwały strony pornograficzne i właśnie zamykasz te wszystkie zakładki i sprawdzasz, co to jest heroina i być może dochodzisz do wniosku, że w szkole nie powiedzieli mi całej prawdy na ten temat. Tak, że można się świetnie bawić. Ale też przypomniało mi się teraz, że kilka lat temu, długa historia, byłam jurorką na takim konkursie dla teatrów dziecięcych, które były robione przez same dzieci i zauważyłam, że tam jakby takim top tematem jest zagrożenie uzależnieniem od internetu i że teraz z tym straszą w szkołach. Ja mam takie wspomnienie ja w ogóle pamiętam, że w szkole bardzo mało chodziliśmy do teatru. W liceum to w ogóle pamiętam tylko jedną wycieczkę do teatru Groteska, na spektakl dla dorosłych w Grotesce, to jest teatr lalkowy, ale pamiętam, że na etapie gimnazjum był taki moment, kiedy poszliśmy do teatru, ja nie będę mówić, który to krakowski teatr, ale na spektakl właśnie dedykowany młodzieży, który był, o ile dobrze pamiętam, częściowo w ogóle śpiewany, muzykalowy. I to było takie
przedstawienie, które już wówczas było dość długo w repertuarze. Jak sprawdzałam, to ono nadal jest w repertuarze. Nie wiem, czy jest grane, ale dalej jest w repertuarze tego teatru. Ma dobrze ponad 20 lat. Pamiętam to jako taki spektakl z bardzo prostymi, łopatologicznymi tezami o... Kurczę, nie pamiętam dokładnie o czym, ale chyba jakieś o porozumieniu, miłości, jakieś takie straszne banały, które tam padały, jakby młodzież z różnych środowisk, która ze sobą rozmawia. Pamiętam jako taki totalny koszmar. Pamiętam siebie kilkunastoletnią, jak już po prostu budzi się we mnie krytyczka teatralna, jak wychodzę i mówię, co to było za skandal, jakie to było złe. Ale pamiętam też, że reakcje moich kolegów i koleżanek nie były takie jednoznaczne, to znaczy niektórym się to podobało. I też pomyślałam wtedy o takim niebezpieczeństwie, to znaczy jak łatwo jest przedstawić czy podać ludziom zły spektakl i przekonać ich, że tak wygląda teatr i że to tak w teatrze jest, to tak powinno działać, jeżeli właśnie brakuje tego punktu odniesienia. Ale nie o takim teatrze dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak teatr dla młodzieży, czy właśnie zaczniemy ten temat, o tym, jak teatr dla młodzieży robić dobrze. Ale zanim zaczniemy opowiadać Wam o pozytywnych przykładach robienia teatru dla młodzieży, chciałyśmy jak zwykle prosić Was o pomoc. Bardzo gorąco prosimy o subskrybowanie naszych kanałów na platformach podcastowych, zostawianie wysokich ocen na YouTubie, podnoszenie łapek do góry, które widzicie pod nagraniem, a także dodawanie dzwoneczka. Klikanie dzwoneczka, który pozwoli Wam pamiętać o premierze naszego odcinka. O premierach odcinków pomogą Wam również pamiętać nasze media społecznościowe, nasze konto na Facebooku i Instagramie. Dodatkowo znajdziecie tam masę ciekawostek, polecajek i materiałów uzupełniających do tego, o czym opowiadamy, więc myślę, że to będzie obustronna korzyść, jeśli nas polajkujecie. Oprócz tego, jakiś czas temu przygotowałyśmy ankietę dla naszych słuchaczy, ponieważ bardzo chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o naszym podcaście, co warto byłoby w nim ulepszyć, ale też jakie tematy chcielibyście i chciałybyście, żebyśmy podejmowały. Jeżeli macie chwilę, to w opisie tego odcinka znajdziecie link do ankiety. Bardzo Was prosimy o jej wypełnienie. Wszystkie głosy są dla nas bardzo cenne i też powiem, że na pewno przynajmniej dwie propozycje z tych, które już dostałyśmy, zrealizujemy i to zrealizujemy niedługo. Będziemy wtedy dziękować ankietowiczom, więc wszystko przed nami. Zastanawiałyśmy się nad tym, czym w sumie jest teatr dla młodzieży. Wiemy, że... Bo to jest taka dziwna grupa wiekowa, która już nie jest dziećmi, a jeszcze nie jest osobami dorosłymi. Chciałyśmy zapytać, czym się różni teatr młodzieżowy właśnie od teatru dla dzieci, a z drugiej strony, czym się różni od teatru dla dorosłych? Jak ty sobie to nazywasz? Tak naprawdę najmniejszą różnicę można wyczuć między teatrem dla młodzieży a teatrem dla dorosłych. Mówi do Was Tomasz Kaczorowski, reżyser, dramatopisarz i od kwietnia kurator sceny teatru w blokowisku Gdańskiego Archipelagu Kultury Plama. Ta granica jest najczęściej bardzo płynna i spektakle dla młodzieży bardzo często również mogą być ciekawym doświadczeniem i żrącym tematem dla widowni dorosłej. Młodzież to w moim rozumieniu są młodzi dorośli, którzy już są właśnie na progu samoświadomości, dojrzewania, rozpoznają swoje potrzeby, ale również swoje frustracje i wkurwy na otaczającą rzeczywistość. Także dla nich przygotowuję spektakle, które przede wszystkim gdzieś dotykają materii otaczającej rzeczywistości. Jakoś nie przepadam chyba też za określeniem teatr dla młodzieży. Gdzieś bliżej mi w myśleniu teatr młodzieży albo teatr młodego widza, ponieważ ten teatr może być też bardzo różnorodny pod kątem formy przygotowywania spektakli, bo może być teatr, który jest przygotowywany przez twórców zawodowych dla młodych widzów, ale może być również teatr, który jest przygotowywany przez twórców zawodowych z młodymi widzami, zaangażowanymi w tworzenie konkretnego przedstawienia, trochę na wzór niemieckiego Jungestheater, gdzie spektakle, w których gra młodzież na równi z zawodowymi aktorami, tworzone spektakle przez zawodowych reżyserów, wchodzą normalnie do repertuaru teatru i są sprzedawane i eksploatowane jak każdy inny spektakl, który tam powstał. W Polsce nie ma w zasadzie takiego
sposobu myślenia, nie ma takich wydzielonych cykli ani scen. W większości są to jakieś takie pojedyncze zjawiska w niektórych teatrach i super, że są te pojedyncze zjawiska, ale ten cały trend myślenia o młodym widzu to jest w Polsce jeszcze bardzo na początkowym etapie. Kiedy po raz pierwszy wyreżyserowałeś taki spektakl dla młodszej widowni, to znaczy właśnie dla dzieci, dla młodzieży? I jak to się stało, że w ogóle zacząłeś pracować z taką grupą wiekową? To wyszło troszeczkę przypadkiem. Te przypadki są najpiękniejsze, bo dzięki nim odkryłem, co mnie w teatrze najbardziej interesuje. To mój debiut teatralny i reżyserski, i dramatopisarski, Trollgatan, ulica Trolli w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Nie był wymyślony jako spektakl dla młodzieży. Był po prostu spektaklem dotykającym zapalnego tematu migracji, rodzenia się skrajności na przykładzie relacji polsko-szwedzkich. Ale jak się okazało, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie największą widownię na każdym spektaklu robiła nam widownia młodzieżowa, licealna, która przychodziła na spektakle nie w godzinach szkolnych, tylko przychodzili ze swoimi nauczycielami w godzinach wieczornych normalnego repertuarowego grania. I ten spektakl spotkał się z takim zainteresowaniem, że teatr zamówił u mnie również przeprowadzanie po każdym przedstawieniu warsztatów z młodzieżą, która oglądała te pokazy. To się sprzęgło również z tym, że ten spektakl został zakwalifikowany do programu Teatr Polska, gdzie obligatoryjnie zostaliśmy zobowiązani do tego, żeby po każdym spektaklu były przeprowadzane warsztaty. I w tym wypadku już wiedzieliśmy, że ten spektakl jest przede wszystkim dla młodych ludzi. Więc to był taki pierwszy moment i to w zasadzie na starcie mojej drogi artystycznej. Następnie gdzieś starałem się celować również w myślenie moje bardzo osobiste, które okazywało się wielokrotnie bardzo bliskie młodym ludziom w różnych miastach w Polsce. To, że pierwszy spektakl Tomka spodobał się młodzieży, właściwie nie było dziwne. Debiutowałem w wieku 25 lat, więc to też jest jakaś taka nieduża granica i różnica wiekowa między mną a widzami młodzieżowymi. Tomek Kaczorowski od kwietnia 2022 roku pracuje w Gdańskim Archipelagu Kultury w oddziale Plama, gdzie mieści się mała ofowa scena teatralna Teatr w Blokowisku. Chciałyśmy też Cię podpytać o projekt Teatr na Blokowisku. Czy mógłbyś opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, czym jest ten teatr i powiedzieć nam, czy to będzie scena, która regularnie pokazuje spektakle dla młodzieży? Tak, ja od kwietnia mam przyjemność pracować w Gdańskim Archipelagu Kultury, konkretnie w oddziale Plama, gdzie jest scena teatralna, mała ofowa scena pod nazwą Teatr w Blokowisku, mieści się między blokami osiedla Zaspa, między w zasadzie wieżowcami blokami, to są wysokie bloki mieszkalne z kilkutysięczną liczbą mieszkańców wokół naszej sceny. W momencie, kiedy rozpoczynałem tę pracę, zaproponowałem formułę, w której będziemy proponować i lokalnej społeczności, ale też całej scenie teatralnej Trójmiasta, która ma mnóstwo luk, właśnie wypełnianie tych luk. Ogromną luką w Trójmieście jest właśnie teatr młodego widza. Mamy w Gdańsku w zasadzie tylko jeden teatr, który regularnie tworzy spektakle dla dzieci, to jest Teatr Miniatura, który bardzo rzadko i w zasadzie rezygnuje z tworzenia spektakli dla młodzieży i dorosłych. Teatr Wybrzeże raczej, jeśli już produkuje, to realizację lektur, więc jest w Trójmieście ogromna luka, a trzeba zaznaczyć, że jest to prawie milionowa aglomeracja ze wszystkimi miejscowościami przyległymi i sypialniami Trójmiasta. Tak więc zależy nam na tym, żeby wypełnić ten brak, zacząć produkować przy naszych ograniczonych możliwościach i środkach spektakle. Właśnie pierwszą premierą dla dzieci był spektakl Hop w kosmos. To jest spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia i bliskich im dorosłych. Przygotowała go Zuzanna Łuczek-Wiśniewska, aktorka Teatru Animacji w Poznaniu. Drugą naszą produkcją był spektakl świeżo wypremierowany, bo 23 października, Smutek i melancholia, według dramatu Bonaparte'a w tłumaczeniu Iwony Nowackiej. To spektakl, który jest jednocześnie zakwalifikowany jako sztuka dla młodzieży, ale nie był taki w intencji autora. Autor napisał go
w kontekście przemijania starości, zdrowia psychicznego i zmagań współczesnego człowieka, szeroko rozumianego z depresją, nerwicą, przebodźcowaniem. Ten tekst gdzieś odpowiada na to, co mnie w tym momencie bardzo zajmuje, co sam próbuję przepracować. Jak się okazuje z badań, gdzie polska edukacja, ale również polska psychiatria dziecięca nie jest w sytuacji, w której może udzielić pomocy każdemu, a tym bardziej nie może pomóc przepracować problemów, jakie mają młodzi ludzie, więc zaproponowaliśmy taką artystyczną wypowiedź wokół tematu zdrowia psychicznego. Pretekstem do zrobienia tego spektaklu była historia samotnego George'a, czyli ostatniego żółwia z gatunku żółwi słoniowych. Umarł on w samotności na Galapagos, ponieważ pomimo prób człowieka mających na celu rozmnożenie go, zatrzymanie tego gatunku, George odmawiał tego rodzaju aktywności i razem z George'em skończyło się życie żółwi słoniowych. Miał poczucie skończoności bycia ostatnim ze swojego gatunku i tego, że czy jest coś w ogóle dalej. Jak sobie radzić z tym poczuciem skończoności, własnej wyjątkowości. My ten spektakl razem z aktorem Mikołajem Bańdą przełożyliśmy na ludzkie emocje, bo trudno zrozumieć, co może czuć zwierzę. Ktoś, kto przyjdzie w wieku nastoletnim, prawdopodobnie rozpozna swoje rozterki i da mu to pretekst do myślenia, a ktoś, kto przyjdzie w wieku emerytalnym, rozpozna również siebie i jakieś inne doświadczenia, które w życiu były dla niego ważne lub trudne. Więc po tym spektaklu również proponujemy widzom warsztat, który prowadzę ja, po to, żeby ten temat nie był porzucony. I zamówiliśmy również u jednej z gdańskich nauczycielek, Małgorzaty Fijas, scenariusz lekcji, który ma nauczycieli nie pozostawić bezradnym po spektaklu, który tak naprawdę jest bardzo rwany, nielinearny, pozbawiony jednolitej fabuły i w takim duchu postdramatycznym i popkulturowym przeprowadzony na scenie. Co jeszcze dzieje się w Teatrze w Blokowisku? Oprócz tych swoich produkcji przygotowujemy czytania performatywne, ale też działamy jako scena, która sprowadza spektakle. Jako że dysponujemy ograniczonym budżetem, nawiązałem jako kurator kilka współprac, które wydają się bardzo owocne, bo w tym duchu teatru dla młodego widza, ale nie tego najmłodszego, dla widza nastoletniego i dorosłego, sprowadzamy spektakle egzaminacyjne z Akademii Teatralnej w Warszawie z Filip Białymstoku. Teatr w Blokowisku stara się być miejscem przystępnym, także pod tym względem, o którym mówiłyśmy w naszych dwóch ostatnich odcinkach, czyli pod względem finansowym. Bilety na ich spektakle kosztują między 15 a 20 zł. Zastanawiam się też nad tym, bo powiedziałeś, że właśnie kiedy debiutowałeś, miałeś 25 lat, dobrze pamiętałeś, jak to jest być nastolatkiem. Skąd dzisiaj czerpiesz wiedzę o młodzieży, na przykład w zakresie tego, jaki język teatralny dobrać, żeby twoje spektakle były dla nich atrakcyjne, żeby były dla nich komunikatywne, żeby nawiązywały z nimi dobry kontakt? Bardzo często zdarza mi się prosić w teatrach, w których realizuję spektakl, zanim jeszcze przystąpię do pierwszej próby, o zorganizowanie takiego kilkudniowego warsztatu z młodzieżą z danego miasta, po to, żeby móc się poznać, żeby przepracować tematy, które chcę im zaproponować w spektaklu, który ma mieć premierę za miesiąc, dwa, ale również rozpoznać ich sposób myślenia, bo rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę co roku albo co w każdym innym mieście może takie potrzeby mogą wyglądać zupełnie inaczej. Także staram się prowadzić takie warsztaty jeszcze przed rozpoczęciem prób z aktorami, to po pierwsze. Po drugie, staram się czytać wszystkie nowe teksty, które są w jakiś sposób przez autorów uznawane, albo nie tylko przez autorów, ale przez krytykę za teksty dla młodego widza. Staram się wchłaniać nowe języki i przede wszystkim uciekam od tego, co jest dla mnie największym fałszem, czyli tego naśladownictwa języka młodzieżowego. To zazwyczaj się nie sprawdza albo nie przychodzi próby czasu i staram się sięgać po teksty uniwersalne, które w jakiś sposób są poetyckie w swoim języku, po to, żeby mogły odpowiadać w jednym roku jednemu rocznikowi, ale za 3-4 lata wciąż być aktualnym i nie wzbudzać tego uczucia żenady, zażenowania, kiedy będzie już kolejna generacja przychodzić na to przedstawienie. Warsztaty z młodzieżą były też istotne dla naszego drugiego gościa. Michał Buszewicz, reżyser, dramaturg, dramatopisarz.
W lutym zeszłego roku w Teatrze Współczesnym w Szczecinie odbyła się premiera edukacji seksualnej z tekstem i w reżyserii Michała Buszewicza. Przedstawienie zostało niedawno nagrodzone na odbywającym się w Warszawie festiwalu Korczaka. Zebrało też znakomite recenzje. No i powiem, że nic dziwnego, ponieważ byłam obecna na premierze edukacji seksualnej, która otrzymała gorący standing ovation. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę świetny spektakl, bardzo czuły, wzruszający, zabawny i rozszerzający wiedzę, ale nie w taki szkolny, edukacyjny sposób. Ja jestem jego ogromną fanką. Zacznijmy jednak od początku. Jak pamiętasz swoją edukację seksualną w szkole? O mój Boże, strasznie. Strasznie, strasznie. To znaczy, no lekcja biologii w czwartej klasie szkoły podstawowej to w ogóle chyba było coś takiego, co zostało przeskoczone jakoś strasznie szybko. To znaczy, to jest penis, to jest wagina, komórka jajowa, plemnik, jedno się łączy z drugim, dziecko się robi, nara. W sensie jakby to było tyle z wiedzy w czwartej klasie. A potem w gimnazjum pamiętam jakiś koszmar, to znaczy pamiętam jakieś potworne traktowanie się wzajemnie z panią od wychowania seksualnego, ponieważ ta pani była dosyć starszą osobą, o dosyć konserwatywnym światopoglądzie. Dźwięki, które słyszycie w tle, to Franz, czyli pies Michała Buszewicza. Franz bardzo by chciał, żeby Michał rzucił mu piłkę i nieszczególnie interesuje go temat naszej rozmowy. Wiadomo, piłeczka jest najważniejsza. No, puszczała nam jakieś strasznie dziwne rzeczy, opowiadała nam jakieś strasznie dziwne rzeczy też, takie, które miały nas chyba wyposażyć w niezbędne poczucie winy. No i szybko się wszyscy powypisywali z tych zajęć. Chyba szkoła się zorientowała, że coś tutaj jest nie tak. I potem mieliśmy jakąś drugą panią, która była troszkę fajniejsza, ale tam z kolei w drugą stronę nastąpiło jakieś potworne przekroczenie, bo dużo osób z tej klasy, tak, no ta pani była dosyć delikatną osobą, więc mam wrażenie, że jakiś bullying w drugą stronę tutaj się odbywa, to znaczy no dojrzewający chłopcy potrafią być potworami dla nauczycielek przygotowania do życia w rodzinie. Piłka została rzucona, ale to nie znaczy, że w tej rozmowie nie usłyszycie jeszcze Franca. Mój pies zgubił piłkę i będzie piszczał, dopóki mu jej nie dam. Skąd pojawił się u ciebie pomysł na zrobienie spektaklu o edukacji seksualnej? No może właśnie stąd, że te doświadczenia były jak pewnie bezsensowne. To raz. No nie wiem, jakoś lubię się brać za takie rzeczy, które się wydają w pierwszym odruchu niemożliwe albo jakieś takie ryzykowne, ale na takim poziomie nie jakieś specjalnie prowokacyjne, tylko po prostu ryzykowne. Że jakoś trzeba wymyślić jakiś myk, żeby o tym opowiedzieć, albo jakoś się do tego dobrać, to znaczy po prostu, nie wiem, interesuje mnie trudny temat, z którym jakoś trzeba zmierzyć. No i tak jakoś od synapsy do synapsy to powolutku przywędrowało do mnie i złożyłem takie propozycje osobom. Poza tym, kurczę, no też fajnie jest coś nadrobić, to znaczy przygotować się, jakby ja musiałem też swoją edukację nadrobić w jakimś sensie i myślałem, że fajnie będzie też dać innym takie narzędzie do nadrabiania, nie wiem, wiedzy albo przynajmniej rozpoczynania jakiegoś większego zainteresowania w tym kierunku. Teatr Współczesny w Szczecinie, gdzie ostatecznie powstała edukacja seksualna, nie był pierwszym teatrem, któremu Michał zaproponował podjęcie tego tematu. Zaczęło się od zaproszenia od Macieja Podstawnego, ówczesnego dyrektora teatru imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Jednak zanim doszło do premiery, Podstawny przestał być dyrektorem, więc realizacja nie doszła do skutku. Michał zaproponował edukację seksualną w innych teatrach. No tak, oczywiście duże zainteresowanie, bardzo ciekawe, no ale albo odpowiedź była taka, że młodzież już wszystko wie o seksie i tak naprawdę nie trzeba jej w ogóle na ten temat edukować. Jeden z dyrektorów teatru bardzo już jakby dużo spędził czasu z młodzieżą i rozmawiał i oni wiedzą. Inna dyrekcja się przestała bardzo szybko odzywać. Potem z Instytutem Sztuk Performatywnych złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego projektu. Chcieliśmy go wyprodukować jako Inszper. No ale to się też nie udało. Nie dostaliśmy tych pieniędzy. W końcu ja już stwierdziłem, że trochę się nie chcę tego dalej robić, bo nikt tego nie chce, więc ja tego już też nie mam siły pompować. No i kiedy wydawało się, że edukacja seksualna już nie powstanie... Wtedy zadzwonił do mnie Kuba Skrzywanek i powiedział, a słuchaj, zostałem dyrektorem Teatru Współczesnego w Szczecinie, może byś mi powiedział, co się stało z tym twoim pomysłem, bo chyba tego nie zrealizowałeś w końcu. Ja powiedziałem, no tak nie zrealizowałem, no to może chcesz otworzyć mi dyrekcję tym spektaklem. No i rzeczywiście tak się stało. Przy tym spektaklu powołaliście Radę Młodzieżową i chciałam cię zapytać o to, dlaczego ona powstała i jaka była jej funkcja, jaka była też jej sprawczość przy tym przedstawieniu.
Rada powstała dlatego, że pół roku przed rozpoczęciem prób zaprosiła mnie do współpracy Dorota Kowalkowska. Dorota Kowalkowska organizowała w Domu Utopii krakowskiej Łaźni Nowej warsztaty 21 postulatów dla przyszłości teatru. I mieliśmy tam grupę młodzieżową składającą się chyba z 15 osób oraz grupę pedagogów teatru, które organizowały pracę tego kolektywu. No i tam się pojawiło dużo postulatów, które miałyby stanowić jakiś punkt wyjścia do dyskusji, jak powinien wyglądać dla młodych ludzi. Jednym z postulatów było to, żeby nie robić teatru o młodzieży bez młodzieży. Nic o nas bez nas. Dokładnie. Dlatego poprosiłem Kubę, żeby taka rada ekspercka młodzieżowa została powołana. Akurat szczęśliwy traf chciał, że dokładnie w tym samym czasie została zatrudniona przez Teatr w Szczecinie Marta Gosecka, która jest pedagogiczką teatru, która naprawdę ma bardzo dużo umiejętności zarówno pedagogiczne, jak i merytoryczne, jeżeli chodzi o teatr. I też jakąś niezwykłą naprawdę umiejętność komunikacji i z młodymi ludźmi, i z dorosłymi, takich budowania takich pomostów. Więc Marta zorganizowała tę grupę. Sprawczość Rady Młodzieżowej była duża. To był taki rodzaj konsultacji dramaturgicznej uczestniczącej, tak? To znaczy jakiś takiego wglądu do takiego sejsmografu, co jest jeszcze okej, co jest nie okej. To znaczy jakiegoś takiego teleportu do obyczajowości 16-15-latka, który może popatrzeć sobie i powiedzieć, dobra, tutaj to mi się nie podoba, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mi się podoba. Po każdej z prób generalnych członkowie Rady Młodzieżowej byli proszeni o wyrażenie swojej opinii, ale też mieli taką bardziej generalną sprawczość, to znaczy mogli zaopiniować cały scenariusz na etapie jakby tych pierwszych prób. Ciekawą instytucją, która zajmuje się teatrem dla dzieci i młodzieży, jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. To Joanna Żygowska, teatrolożka i kuratorka, która niedawno została dyrektorką Centrum Sztuki Dziecka. Nasza działalność ma charakter interdyscyplinarny, a największe projekty, jakie Centrum realizuje, to Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Alekino oraz działania związane ze wspieraniem i rozwojem współczesnej dramaturgii i teatru dla młodej widowni. Wydarzenia, które organizujemy, są kierowane bezpośrednio do dzieci, młodzieży i rodzin, ale także do dorosłych, którzy pracują w obszarze sztuki dla młodych. Bo domyślam się, że twoje wejście do instytucji z jednej strony ułatwiało ci twoje doświadczenie pracy w nim i twoje jakby duża eksperckość w tej dziedzinie. Bardzo też się cieszymy, że zostałaś dyrektorką, też dlatego, że czujemy z tobą taką dużą wspólnotę pokoleniową i płciową i rzadko się jednak zdarza, że najbardziej kompetentne i wspaniałe młode kobiety dostają takie funkcje i bardzo nas też cieszy, że teraz się to udało. I chciałyśmy Cię właśnie zapytać o to, czy właśnie wejście na stanowisko dyrektorskie, przejęcie odpowiedzialności za całą instytucję jest dla Ciebie trudne, proste? Jak Ty się w ogóle w tym czujesz? To jest teraz świadomość tego, że no to ja jestem odpowiedzialna za zespół, który tutaj pracuje. Obecnie jest to 21 osób na etacie i nasi współpracownicy i współpracowniczki na inne umowy, a także finanse instytucji. No i tak naprawdę pierwszy raz uświadomiłam sobie to, co czasami słyszę w rozmowach dyrektorów i dyrektorek, że ostatecznie to właśnie ta osoba jest sama. Polski system jest taki, że za instytucję kultury odpowiedzialność jest jednoosobowa. To właśnie jest osoba dyrektorska, więc niejako ta myśl związana z tym, że ja jestem za to odpowiedzialna, jest dla mnie nową rzeczą. Jednym z zadań Centrum Sztuki Dziecka jest przygotowanie serii wydawniczej o tytule Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży. Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży to jedyna taka w Polsce seria wydawnicza, która jest poświęcona dramaturgii dla młodej widowni. Powstała w 1992 roku, czyli w tym roku świętowaliśmy jubileusz 30-lecia, a jej redaktorem od początku do właśnie tego roku był Zbigniew Rudziński.
W ramach nowych sztuk są rozwijane dwie ścieżki. Pierwsza jest związana z dramaturgią polską, z tekstami, które są przede wszystkim pokłosiem kolejnych edycji konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży. A druga ścieżka to sztuki tłumaczone z innych języków. No i właśnie w tym drugim nurcie lokuje się nowy numer sztuk dla dzieci i młodzieży. I to jest pierwszy numer, który wyszedł pod redakcją Joanny Żygowskiej w zmienionej szacie graficznej. I rzeczywiście ta różnica pomiędzy poprzednim numerem, a najnowszym numerem jest bardzo, bardzo duża. Dlatego, że z takiej serii o bardzo jakby jednolitej estetyce nowe sztuki dla dzieci i młodzieży stały się czymś, co jest bardzo przyjemne w lekturze i jest bardzo przyjemne po prostu dla oka, ładnie też będzie wyglądało na półce. Ten numer jest numerem monograficznym tłumaczki Iwony Nowackiej. Wszystkie teksty, które się w nim znalazły, są właśnie w jej tłumaczeniu. To jest ciekawy sposób na jakiś nowy początek, wyznaczenie nowego kierunku tego pisma. Do kogo skierowane jest to wydawnictwo i do kogo chciałabyś, żeby ono trafiało? Czy to jest tworzone z myślą o teatrach, które będą szukały sztuk dla dzieci i młodzieży do wystawienia, z myślą o reżyserach, z myślą o czytelnikach? Jak to tutaj wygląda z twojej perspektywy? Na temat tego, do kogo trafia pismo, to mamy całkiem nieźle potwierdzone informacje, ponieważ centrum bezpośrednio zajmuje się dystrybucją nowych sztuk. Tak też wiemy, że nowe sztuki czytają, a przynajmniej kupują osoby pracujące w teatrach, głównie w tych lalkowych. Nowe sztuki są też prenumerowane przez wydziały lalkarskie szkół teatralnych, ale także zamawiają je u nas osoby reżyserujące i piszące dla teatru. Taką znaczną grupę osób sięgających po nowe sztuki stanowią też nauczyciele i nauczycielki oraz osoby prowadzące dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne w szkołach i w domach kultury. A jeśli myślę o tym, gdzie chciałabym, żeby nowe sztuki jeszcze trafiały, to bardzo chciałabym, żeby naszymi czytelnikami i czytelniczkami były też osoby pracujące i związane z teatrami dramatycznymi. Z drugiej strony, co jakiś czas mam też takie myśli, czasami też o tym w centrum rozmawiamy, co zrobić, by nowe sztuki trafiały też być może bezpośrednio do lektury w szkołach, czy po prostu do takiej lektury, jak to książka jest do czytania. Żeby tak się jednak mogło stać, przemianie musi ulec dotychczasowy format wydawnictwa. Dla mnie stały za tym też takie myśli związane ze statusem dramatu. Nie myślę o nim tylko jako o tekście, który może zaistnieć na scenie, ale też w lekturze. Zatem przygotowałyśmy format, który jest przyjazny w czytaniu. W Centrum Sztuki Dziecka niedawno powstał raport Teatr dla Dzieci i Młodzieży – Zmiana paradygmatu. Czego możemy się dowiedzieć w tym raporcie? Na początku powiem, że ten raport ma być takim sposobem na weryfikację pewnych stereotypów i wyobrażeń dotyczącego teatru dla tego najmłodszego i trochę starszego widza. Dlatego zebrano w jednym miejscu dyrektorów, osoby piszące i reżyserujące, żeby razem mogły opracować pewne rozwiązania. Jednym z takich najciekawszych wniosków jest to, że osoby zaangażowane w teatr dla dzieci i młodzieży chcą się zasilać wzajemnie, twórczo, chcą tworzyć takie zespoły pracujące w sumie tak, jak to się dzieje w teatrze dla dorosłych, to znaczy wypracowujące teksty wprost na scenie, szukające na bieżąco nowych rozwiązań, szukające inspiracji, między innymi w picturebookach, ponieważ jak zauważono, to one stają się teraz takim głównym źródłem inspiracji dla teatru dziecięcego. Czyli można powiedzieć, że chcą być nieco bardziej postdramatyczni niż do tej pory byli. Raport zwraca także uwagę na pewne problemy pracy z tymi młodszymi grupami wiekowymi. Mówi o konieczności bardzo uważnego określania grup wiekowych, a także zastanawia się, które z tych dziecięcych grup są najtrudniejsze. No i wychodzi na to, że kiedy podstawówki dość łatwo zagospodarować, ciężko jest z tym teatrem dla dzieci najmłodszych, to znaczy przedszkolnych, a w zasadzie nawet takich żłobkowych. Ciężko dostosować się do ich wyobrażeń.
wyobraźni i do tego, co można im pokazać, żeby ich zainteresować. Zresztą o teatrze dla najnajów na pewno zrobimy odcinek i na pewno będziemy się zastanawiać, jak zrobić interesujący teatr dla dwulatka, a nawet rocznego czy młodszego dziecka. No i tutaj zrobi nam się ładna klamra kompozycyjna w tym spotkaniu naszym dzisiejszym, ponieważ drugą taką problematyczną grupą jest oczywiście młodzież. Raport wskazuje na tym, że to są tacy no nie do końca dorośli, ale też zdecydowanie już nie dzieci, które można zabawiać teatrem lalkowym. Taką grupą, z którą rozmowę trzeba podjąć na poważnie, przyglądając się ich problemom, temu, co może ich realnie zainteresować, nie pouczać, ale pokazywać jakieś takie spektrum tematów dla nich interesujących i zamiast dawać odpowiedzi, pokazywać, że czasem są dość mocno skomplikowane. I mam wrażenie, że zaproszeni dzisiaj przez nas twórcy doskonale radzą sobie z tą trudną materią teatru dla młodzieży i pokazują tą zmianę zaznaczoną w temacie raportu, to znaczy zmianę paradygmatu. I to wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy naszym dzisiejszym gościom, czyli Michałowi Buszewiczowi, Tomaszowi Kaczarowskiemu i Joannie Żygowskiej. Dziękujemy również, jak zawsze, Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za użyczenie nam mikrofonów. Dziękujemy również Wam za to, że nas słuchaliście. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Walikurę. W intro naszego podcastu używamy muzyki zespołu Tokyo Music Walker. Linki do materiałów, z których korzystałyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Kurtyna!